Cześć kochani, witam się z Wami w kolejnym filmiku. Przychodzę dzisiaj do Was z paczką z Avonu. Mała paczka, małe zamówienie, ale zaraz Wam pokażę, co mi tutaj przyszło. Ja przyjechałam sobie dzisiaj wcześniej do pracy, dlatego że brakło mi pieczywa w domu, wiecie? Brakło mi pieczywa i po prostu kupiłam sobie śniadanko po drodze. Jeszcze go nie jadłam, zaraz skończę dla Was nagrywać, to sobie zjem. I dlatego tak. Pewnie jesteście ciekawe, co u mnie. W pracy klientek kręcą się, ale jeszcze tak nie mam kalendarza wypełnionego na 100%. Powiem Wam też, że jakoś tak ostatnio taki mam nastrój depresyjny, nostalgiczny bardziej może. No, z depresją to nie przesadzajmy, ale powiem Wam, że takie jakieś mam ponure myśli, taki wszechogarniający smutek. Nie wiem, czym to jest spowodowane. I tak jakoś nie wiem, tak mi smutno jest od paru dni. No i co? Dobra, otwieramy paczkę, nie będę Wam tutaj smędzić, co by Wam się mój nastrój nie udzielił. W ogóle jeszcze powiem, że mam nadal to uczulenie, słuchajcie, byłam u lekarza z tym. Przy oczach może tego nie zobaczycie teraz, bo ja już, wiecie, nie patrzę na to, tylko używam z powrotem korektora, podkładu teraz używam. Ja o tej porze roku lubię używać podkładu. I wiecie co? I po prostu nie wiem, czym to uczulenie jest spowodowane. Pokażę Wam to. Tutaj mam takie silne zaczerwienienie. Mówię, mam podkład nałożony, więc tego teraz tak może nie widać, ale zaczerwienienie to już jest na granicy z pękającą skórą, wiecie? Na powiekach też to mam. Ta skóra mi się jak gdyby łuszczy, boli mnie to, szczypie. I w ogóle ta skóra jest taka obwisła, przecież ja normalnie nie mam aż takich zmarszczek. A tu widzicie, to wszystko mi tak obwisło. I też na szyi mam to uczulenie. Zobaczcie, tak to wygląda. Nie wiem, czy to widać. Takie mam plamy. Też to mi się łuszczy i też to jest już takie, no też takie na granicy właśnie miało mi to pękać i do krwi. Tutaj na szyi. I nigdzie indziej tego nie mam, tylko właśnie tutaj na szyi i to na okolicach oczu, nie? W kącikach oczu. I byłam z tym u lekarza. Pani doktor dała mi, się tutaj doświetlam trochę, wiecie, bo ciemno jest, taki ponury dzień. Pani doktor przepisała mi Allantan plus... Allantan plus maść, znaczy to jest właściwie krem, konsystencja kremu, chociaż chyba na opakowaniu pisze, że to jest maść. Allantan plus z witaminą A. I do tego przepisałam też doustnie tabletki, tylko nie pamiętam ich nazwy, wiecie, jakaś taka nazwa totalnie nie wpadająca w ucho i nie pamiętam tej nazwy. Raz dziennie tą tabletkę wieczorem jem i smaruję sobie allantanem właśnie te okolice oczu i szyję i słuchajcie, to mi w ogóle nie schodzi. To już od paru dni sobie tego używam i w ogóle mi to nie schodzi. I słuchajcie, nie mam kompletnie pojęcia, od czego może być to uczulenie. Wiecie, że ja już miałam nawet podejrzenie, że może to jest wywołane tym jedzeniem śledzi z Biedronki. Mówię, kurczę, może są te śledzie nafaszerowane jakimiś, wiecie, jakąś chemią, jakimiś konserwantami i może to mnie uczula. Przestałam na kilka dni jeść śledzie, ale to mi nie zniknęło, nic się z tym nie zadziało, nie zaczęło mi się to goić, nic. Słuchajcie, w kosmetykach niczego nie zmieniałam, niczego, żadnego nowego kosmetyku nie dodawałam. Mówiłam Wam, że miałam podejrzenie na ten tusz Extreme z Avonu, ten taki granatowy, ten, który jest nowością od kilku katalogów, od dwóch katalogów. Ale to nie ten tusz, bo ja to dobrze pamiętam, że ja ten tusz używałam już z tydzień czasu i dopiero potem zaczęły mi się robić te problemy. To gdyby to była reakcja alergiczna, to wydaje mi się, że zadziałałoby to szybciej niż po tygodniu. Podejrzewałam też ten krem pod oczy Eniu, ale też to nie było to, dlatego że po pierwsze, kiedy go zaczęłam używać, to też nie od razu to mi się stało. A po drugie odstawiłam ten krem, a to nadal po prostu miałam żadnej reakcji, która świadczyłaby o gojeniu się, nie było. Także też wydaje mi się, że to nie jest od tego. I wiecie co, mam pewne podejrzenia, że może tutaj coś z tych produktów do paznokci mnie uczula. Ale ja tutaj tyle tego mam, że no ja nie jestem w stanie stwierdzić, co może mnie uczulać, nie? I trochę mnie to martwi, powiem Wam szczerze. Także tak, jeśli macie dla mnie jakieś rady, to piszcie w komentarzach, proszę, wszystkie rady chętnie sobie przeczytam, wezmę
pod uwagę i po prostu, a nóż coś może pomoże, nie? Ale no męczy mnie to strasznie, najbardziej to przy oczach mnie męczy, bo tak jak mówię, po pierwsze źle to wygląda, ale już pal sześć, że to źle wygląda, ale wiecie co, no po prostu szczypie mnie to, boli. No nie wiem, nigdy nie byłam osobą jakoś tam specjalnie podatną na alergię. A tutaj tak się stało. Już Wam pokażę, co ja tutaj mam w tym pudełeczku. Ja byłam pewna i tym się Wam chciałam pochwalić, że z Focusa taką bluzeczkę sobie zamówiłam, taką z motywem kwiatowym tutaj. 39,99 ona jest w Focusie. Zastanawiałam się tylko, czy wziąć rozmiar L czy XL. No to chyba najwyraźniej nie zamówiłam tej koszulki, bo no bo nie ma, że produkcja opóźniona, czy produkt niedostępny, czy cokolwiek. Kurde, ja chyba tak myślałam nad tym rozmiarem, że w końcu chyba po prostu nie kliknęłam, żeby to zamówić. A wiecie co, jechałam samochodem, jeszcze samochodem, kiedy jechałam tutaj, tak się już cieszyłam. Mówię, wow, tylko otworzę paczkę, zaraz sobie moją koszulkę przymierzę, nie? Czy dobra, czy trafiłam z rozmiarem. No to niestety. Zamówiłam dla mojej siostry w końcu tę maskę do włosów. Moja siostra jest wielką fanką tej maski. Mówi, że nie ma lepszego produktu z Avonu do włosów niż właśnie ta maska. Powiem Wam szczerze, że ja tej maski jeszcze nigdy nie miałam. I też ją sobie zamówiłam. Także jedna jest... O! Sorry. Jedna jest dla mojej siostry, a druga jest dla mnie. Ciekawa jestem, jak to się będzie sprawdzać na moich włosach. O, jak ładnie pachnie. Ślicznie pachnie. Ja mówiłam Wam to już wielokrotnie, że ja nie jestem jakąś tam fanką produktów do włosów z Avonu, tej serii Advance, ale lubię serum. Lubię też nie wszystkie. Mam takie swoje ulubione te spraye do włosów z Avonu. Taki na przykład połyskujący lubię. Tak sobie właśnie na końcówki włosów nimi lubię popryskać. Też on mi się już kończy. Mam tyci tego sprayu. Ten spray lubię i serum lubię z Avonu. Ale właśnie jeśli chodzi o szampony, odżywki. Jakoś tak kilkukrotnie sobie próbowałam różne. Nie sprawdzały mi się. Albo powodowały mi te produkty, że moje włosy jakieś takie były, wiecie, napuszone, albo w drugą stronę, że właśnie tak dociążone, tak, wiecie, że aż takie tłuste, ciężkie. Nie lubię tych produktów, ale tę maskę postanowiłam sobie zamówić. Dam jej szansę, zobaczymy. Moja siostra ją bardzo chwali, także zobaczymy, może akurat mi też się sprawdzi na moje włosy. Ale pięknie pachnie, bardzo ładnie, bardzo mi się podoba ten zapach. Także, no słuchajcie, koszulki nie ma, ale są dwie maseczki do włosów i jeszcze tutaj mam do brwi, rany, jak się to nazywa? To jest na 38 stronie, kosztuje 38,99. Nie kredka do brwi, czekajcie, zaraz Wam powiem, bo przecież mam tutaj katalog. I to właśnie zamówiła sobie moja klientka od paznokci, która dzisiaj przyjdzie sobie to odebrać. To jest, wiecie co to jest? Super trwały flamaster do brwi. 24H. O, to jest to. Także nie będę tego otwierać, nie będę pokazywać jak to w środku, bo wiecie, to jest dla klientki, więc niech to będzie w nienaruszonym stanie. Ja zrobiłam sobie śniadanko, zrobiłam sobie kanapki z serkiem takim do smarowania białym i do tego ciemne winogranko. A ja mam teraz takie luźne pół godziny i zrobiłam sobie przerwę na kawę, oczywiście w kubeczku z Indigo. I słuchajcie, chciałam w temacie Avonowym, chciałam Wam jeszcze powiedzieć, że jeżeli któraś z Was miałaby ochotę zapisać się do Avon, to nawet niedawno, tak dawno dostałam takie pytanie, że czy mogłabym polecić swoją liderkę, czy ktoś do mnie pisał po prostu z zapytaniem, że chciałby się zapisać do Avon i czy mogę polecić swoją liderkę i dać do niej kontakt.
Chciałam Wam powiedzieć, że mogę Wam dać kontakt do fajnej liderki, która nie jest co prawda w Avonie moją liderką, ale jest bardzo fajną dziewczyną. Poznałyśmy się tutaj na YouTubie. Piszemy czasem do siebie, czasem dzwonimy sobie na Messengerze. Bardzo fajna dziewczyna i ona jest właśnie liderką w Avonie. I tutaj pod filmikiem zostawię Wam link, pod którym będziecie mogli, jeżeli będziecie mieli ochotę zapisać się do Avon, to będziecie mogli dokonać rejestracji właśnie pod tym linkiem u Izy. Bardzo Wam polecam Izę jako liderkę Avon, bardzo, bardzo Wam polecam. Bardzo Was też zachęcam do tego, żebyście spróbowali sobie właśnie działalności w Avon. Jednym się podoba taka działalność, innym się nie podoba, ale takie, co ja zawsze powtarzam, trzeba próbować, warto spróbować, żeby mieć obraz tego po prostu, czy coś nam odpowiada, czy nie. Także tak, ja zawsze, jak coś czasem Wam mówię, nie, że tak, zostawię link w opisie, a potem tych linków nie zostawiam. Obiecuję, że postaram się ten link umieścić. I co, kochani, u mnie już w ogóle godzina 16 dochodzi, jeszcze nie ma 16, ale dochodzi. I po prostu będę się już z Wami dzisiaj żegnać, bo przypuszczam, że już dzisiaj niczego nie nagram. Także tak, kończyć będę ten filmik. Dziękuję, że przychodzicie na mój kanał, że ze mną jesteście już tak długo. Pozdrawiam Was serdecznie i życzę Wam fajnego weekendu. Buziaczki, pa, pa.